Już nadchodzi dzień, wraca Jezus Pan. Niebo rzuca cień, wraca Jezus Pan. Płynie święta krew, wraca Jezus Pan. Wielki z Judy lew, wraca Jezus Pan. Czy jesteś gotowy na przyjście Jezusa? Czy jesteś gotowy na to, że ten, który zmarł i zmartwychwstał, powróci tutaj, po tych, którzy są Jego? Czy jesteś Jego? Czy dałeś się wykupić z tego marnego bytu? Czy jesteś uratowany? Czy wiesz, dokąd idziesz? Czy wiesz, czy masz pewność, że idziesz do nieba? Czy masz pewność, że jesteś usprawiedliwiony przez Jego krew? Czy masz pewność, czy nie jesteś obciążony teraz w oskarżeniu? Czy masz pewność tego, że jesteś sprawiedliwy, że jesteś święty? Czy masz taką pewność? Jeśli nie masz takiej pewności, jeśli żyjesz cały czas w niepewności, dokąd idziesz, dokąd zmierzasz, kim jesteś, to dzisiaj możesz się pojednać z Bogiem. Dzisiaj możesz zyskać pewność w swoim życiu. Dzisiaj wszystko, co cię otacza, jest takie niepewne, ale ty możesz być pewny, ponieważ Jezus Chrystus tam na krzyżu 2000 lat temu rozwiązał wszystkie problemy. Rozwiązał to, wziął na siebie grzech, a każdy człowiek jest grzeszny. Wiesz o tym, że jesteś grzeszny, czyli popełniasz błędy, błąd za błędem i jesteś obciążony dzisiaj tym wszystkim, całym tym brzemieniem poczucia winy, ale nie musi tak być. On to wziął na siebie, na swoje ciało, zniszczył grzech, pokonał śmierć, zmartwychwstał. Rozmawiałam tutaj z dzieciakami i one mówią, jak to można poznać Jezusa, skoro On wisi na krzyżu? Dobra wiadomość jest taka, że On wcale nie wisi na krzyżu. Te wszystkie obrazki, które zostały wdrukowane w twoją głowę przez religię, są nieprawdziwe. Jezus zmartwychwstał 22 lata temu. Odważyłam się uwierzyć w tą prostą prawdę. Odważyłam się uwierzyć, że Bóg naprawdę jest, że jest osobą i że można Go poznać. Wcześniej usłyszałam Ewangelię, usłyszałam ją od swojej koleżanki, usłyszałam, że ona poznała osobiście Jezusa. Zbagatelizowałam to, ale lata później przypomniałam sobie, kiedy tak naprawdę doszłam do dna, do swojego dna, przypomniałam sobie, że jest ten Jezus i że być może ona mówiła prawdę. Być może On jest prawdziwy. Być może Bóg istnieje. Być może można się z Nim spotkać osobiście. Być może może naprawić moje życie. Być może mnie wyrwać z ciemności. I uwierzyłam w to. Zawołałam do Jezusa i On rzeczywiście przyszedł do mnie. Przyszedł do mnie w duchu. Bóg jest duchem. Bóg jest duchem. Tu, na tym miejscu jest obecny Bóg i mówi przez moje usta do twojego życia. Możesz się ze mną pojednać. Możesz stać się dzisiaj dzieckiem Bożym. Możesz narodzić się z Ducha Świętego. Możesz zmienić swoje przeznaczenie. Możesz zmienić swoje powołanie. Możesz dowiedzieć się, kim jesteś, kim cię stworzyłem przed założeniem świata, bo stworzyłem cię kimś wielkim, potężnym, ale bez mojego ducha nie dowiesz się, kim jesteś. Nie dowiesz się, kim jesteś i pójdziesz na zatracenie, a wszystko zostało zrobione na krzyżu. Wszystko już zostało wykonane na krzyżu. Jezus Chrystus wykonał już wszystko na krzyżu. Jezus Chrystus poniósł twój błąd. Jezus Chrystus zapłacił cenę. Zamiast ciebie poszedł na krzyż. Zamiast ciebie oddał swoje życie. A więc teraz, człowieku, możesz pojednać się z Nim. Możesz za friko dostać życie wieczne. Za free. Zupełnie za darmo. Zupełnie za darmo. Taki jest Bóg. Bóg daje ze swojej obfitości. Bóg tutaj przyszedł, wbił na tą ziemię.
wbił na tą ziemię w mizernym ciele człowieka. Potężny, wszechmocny Bóg dał się ograbić sam na własne życzenie ze swojej wszechmocy, żeby wejść tutaj w ciele człowieka i żeby w ciele człowieka odkręcić to wszystko, co człowiek spartolił, bo Bóg dał człowiekowi władzę nad tą ziemią i dzisiaj widzisz, jak człowiek sprawuje tą władzę. Od zarania dziejów, odkąd tylko Kain zabił Abla, są wojny. I to, że teraz jesteście zestrachani ze względu na tą wojnę, która jest blisko, to jest nic. Te wojny trwają od stuleci, trwają. Na świecie nie było ani jednego dnia pokoju, ani jednego dnia pokoju. A wszystko to wynika z tego, że w sercu człowieka, który jest oddzielony od Boga, jest niepokój, jest wieczna wojna, jest wieczne nienasycenie, jest wieczny egocentryzm. I to właśnie wymaga zmiany i tego nie da się zmienić o własnych siłach. To może zrobić tylko Bóg, to może zrobić tylko Jezus. Jeśli zaprosisz Go do swojego wnętrza, On zmieni twojego ducha na nowego. On wymieni ci ten egocentryczny trzpień, który jest teraz w tobie, na coś, co jest Jego, na Jego ducha. Staniesz się zaspokojony, staniesz się wypełniony. Staniesz się nowym stworzeniem. 22 lata temu stałam się zupełnie nową osobą. Moje wnętrze się zupełnie zmieniło. Wcześniej byłam osobą, która była zalękniona. Wcześniej byłam osobą, która dbała o swój wizerunek i cały czas starała się podobać innym ludziom. Wcześniej byłam osobą, która już od 7 lat wtedy byłam mężatką, ale tak naprawdę nie wierzyłam w to, że mój mąż mnie kocha. A więc doprowadzałam go do zazdrości, żeby tylko dowiedzieć się, że jemu na mnie zależy. Tak żyłam, zdradzałam go, tak żyłam. I gdy doszłam do swojego dna, do swojego kresu, zawołałam do Jezusa Chrystusa, w którego wcześniej absolutnie nie wierzyłam, bo utożsamiałam go z religijną postacią. Utożsamiałam go z tymi bajkami, które sprzedają w co niedziela. Utożsamiałam go z tymi obrazkami i z tymi rzeźbionymi postaciami, ale Jezus jest żywy i ja go doświadczyłam, poznałam go i on zmienił moje wnętrze. Od tamtej pory ja nie muszę wierzyć, że jest Bóg, ponieważ ja go doświadczam, żyję z nim przez cały czas. I mogę dzisiaj, jeśli jesteś chory na tym miejscu, uzdrowić cię. Mogę cię uwolnić od nałogów, ponieważ wielki Bóg, Bóg, który jest Bogiem mocy, zamieszkał w moim wnętrzu. I dzisiaj robię to, co On na tym świecie. Jestem jak Chrystus na tej ziemi. To jest dla każdego człowieka. Dla każdego człowieka, który odważy się, po pierwsze, zobaczyć, co ma w środku, uznać, że jest grzesznikiem, i odważy się zawołać do Boga o ratunek. Bóg to Jezus. Bóg to Jezus. Zostawiam cię z tym, przyjacielu, bo Bóg to Jezus. On odmienił moje życie i On może odmienić życie każdego z was. Każdego z was, ponieważ On umarł nie za masy, ale On umarł za ciebie. Osobiście, personalnie za ciebie. Widział ciebie. Ciebie chciał zbawić. Ty dla Niego byłeś tak cenny, że oddał za siebie, za ciebie swoje życie, za ciebie przelał krew, za ciebie to zrobił. Zrobił to z premedytacją. Nie stał się ofiarą systemu. On oddał swoje życie z premedytacją za ciebie. Życie za życie. Życie za życie. Jeśli dzisiaj to słyszysz, jeśli rzeczywiście porusza to twoje serce, to zawołaj do Niego, zawołaj do Jezusa. Nie lekceważ potęgi zbawienia, którą ci zapewnił Bóg zupełnie za darmo, z łaski, ponieważ jest ci tak przychylny. Jeśli myślisz, że Bóg chce cię jakoś, nie wiem, ukarać, jakoś cię napiętnować, to się mylisz. On chce podnieść twoje życie. Bóg jest tobie przychylny. Bóg nie liczy ci żadnych grzechów. On uporał się z grzechami przez Jezusa Chrystusa 2000 lat temu tam na krzyżu. I dzisiaj każdy człowiek może się pojednać z tym Bogiem. Każdy człowiek może Go poznać osobiście. I każdy człowiek może mieć pewność, że idzie do nieba. Zawołaj do Jezusa i żyj. Amen.